Cześć. Widzimy się po raz kolejny w kolejnym odcinku naszego proroctwa. Poprzedni odcinek podejrzewam, że mógł być dla Was nieco ciężki, przytłaczający. To była długa podróż do wnętrza każdej postaci, wnętrza emocjonalnego, tego bolesnego, skrywanego. Ale jak widzieliście, tak naprawdę pomimo wszelkich trudów tej podróży okazało się, że bycie Garu to nie tylko chodzi o bycie istotą, która potrafi zmieniać kształt, która ma możliwość jakiejś oddziaływania na świat duchów. Ponieważ to podróż, która nie odbywa się samotnie, to istota bycia watahą, bycia stadem, bycia grupą, nie tylko na poziomie fizycznym, ale emocjonalnym, duchowym. I ta siła jest najlepszym możliwym pomocnikiem do wychodzenia z trudnych sytuacji. Jak wiecie, naszym graczom już się udało. Zostawiliśmy ich postacie rozmarzone w sytuacji, kiedy siedzą przy ognisku i cieszą się tym, że są po prostu watahą, są dla siebie całym światem. Powróćmy do nich zatem. Emocje w nich już opadły. Są spokojniejsi. Patrzą w niebo i na pewno widzą zupełnie inny układ gwiazd niż z takim, jakim mieliby do tej pory do czynienia. To, co jest istotne, jedna z tych gwiazd spływa do nich. Ukazuje się przed nimi jako srebrzysta kula światła, w której przy delikatnym zmrużeniu oczu da dostrzec się coś na kształt antropomorficznej twarzy. Niebiański głos, trudny do zdefiniowania w kategoriach głosu męskiego czy damskiego, przemawia do Was umysłowo, tak? Słyszycie te głosy wewnątrz własnej jaźni. Udało się Wam wydostać z Edenu. To chyba nie był Eden. Z nowego Edenu. Z miejsca stworzonego przez Alegarda. Udało się Wam podążać proroctwem się podróż jest dalej przed wami. Jestem tylko posłańcem. Mam wam dwie rzeczy do zakomunikowania. Po pierwsze, że istota, która znajdowała się wraz z wami, została wraz z wami wyrzucona z nowego Edenu, pochwycona przez moje siostry i moich braci, została odwieziona, wysłana do miejsca, z którego pochodziła. To są bardzo dobre wieści. Po drugie, chciałbym wam przekazać, że jesteście cały czas oczekiwani. Kiedy będziecie gotowi do rozpoczęcia swojej dalszej drogi, zróbcie krok w stronę ognia, tego ogniska, które wydaje wam się czymś bliskim i pięknym, i wspomnieniem ratującym wasze życie, ale tak naprawdę chyba wiecie, że nie jesteście tam na tej materialnej ziemi, prawda? Domyślamy się. Patrzę na Pata. Jest to proroctwo. Co ona mówi? Nie znam go. Ja jestem tylko posłańcem. Ponieważ dostałem polecenie, by do was przyjść, mam to przekazać.
to też to czynią. Dziękujemy. To są bardzo cenne i bardzo krzepiące wieści. Cieszymy się, że Kamila trafiła do Kaernu. Żegnajcie. I nie ma. Siedzicie dalej na tej pięknej łące w tym zachodzącym słońcu, troszeczkę uspokojeni. Ta scena należy do was. Wszystkich rzeczach pięknych i strasznych, które są częścią tej podróży. Coraz bardziej zaczynam czuć się marionetką i coraz bardziej zaczynam to denerwować. Ale chyba nie mamy wyjścia. Chyba jedyna droga, wiecie. W stronę ognia. A droga wiedzie zawsze w przód. I w przód. No to co? Wstaję. Się trochę otrzepuję. Wyciągam obie ręce do chłopaków, do jednego i do drugiego. Pamiętajcie, że musimy znaleźć Jannę. Kamilę. Zdaje się, że posłaniec powiedział, że ta istota, która była z nami, czyli zakładam, że chodziło o Kamilę, trafiła do Kaernu, tak? W sensie do miejsca, z którego przyszła, więc... Mam taką nadzieję, aczkolwiek będąc w tym miejscu słyszałem i widziałem już wiele odróżnych, wielu istot. Chciałbym wiedzieć to na pewno, dlaczego akurat nie mamy ufać. Ale dobrze, podaję wam dłonie. Podciągam was, żebyście wstali. To, co mnie martwi, leży przed nami, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo prawdopodobnie będziemy musieli znaleźć również Anastazję, tak? Która wywołała taką, a nie inną reakcję u Kamili, kiedy znaleźliśmy ją w konstrukcie. Myślałem, że zawsze się cieszy perspektywa spotkania tancerzy. Wolałabym upewnić się, że jest tancerzem, zanim zacznę się cieszyć. Poza tym nie wiem jak wy, ale strasznie ciężko jest sobie wyobrazić sytuację, w której którekolwiek z nas wychodzi na drugą stronę. Mówię o tej ciemnej stronie mocy. To prawda. Tylko wiesz, tancerze kiedyś byli właśnie tacy jak ja, ty, Pat czy Anastazja. I tak naprawdę to nasi bracia i siostry, którym coś się pomyliło i zrobili krok w złą stronę. Wiesz, cała ta... Ja rozumiem, że ty masz z nimi osobiste porachunki, ale ja nie potrafię o nich myśleć inaczej jednak jak o takich, którzy zachorowali. Tylko niestety to jest śmiertelna choroba, która się roznosi na wszystkich. Każdy z nas może w którymś momencie, jeżeli nie będzie wystarczająco uważny, czujny, nie będzie strzegł swojego serca, stać się kimś takim, kto wyrywa serca innym. Czy zawsze to jest twoja wina? Czy rzeczywiście zawsze tak właśnie jest? Kilka minut, albo godzin, albo dni temu, nie wiem ile czasu upłynęło, dobrowolnie weszłaś do jądra ciemności. Czy zrobiłaś dlatego, że nie posłuchałaś swojego serca, czy dlatego, że coś obrzydliwego cię do tego popchnęło? To nie zawsze jest ich wina. Chciałabym wierzyć, że... Mów, Pat. Problem chyba polega na tym, że... przynajmniej z tancerzami, tak jak...
pieśni opowiadają, jak się nimi stali. Trochę jak z wpadnięciem w czarną dziurę. Nie wystarczy wyciągnąć rękę i wyciągnąć coś z czarnej dziury. To trochę jak droga bez odwrotu. A może nikt nie próbował wystarczająco mocno, wiesz. Całe życie widzę dookoła siebie ludzi, którzy upadają i coraz głębiej się staczają. I niektórzy faktycznie nigdy z tego nie podnoszą. Ale niektórzy, i to tacy, po których nie spodziewałby się tego w ogóle, wychodzą na prostą. Nie mówię, że mamy szansę uratować kiedykolwiek choćby jednego tancerza. A na pewno nie ja. Ja jestem za małym... Za mało wiem, za mało umiem, ale może ktoś kiedyś będzie potrafił to zrobić i każdego dnia na to liczę. Że dojdzie do momentu, w którym nie będziemy musieli zabijać ludzi, którzy byli kiedyś naszymi braćmi i siostrami. Tylko dlatego, że popełnili błąd. Myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowane, Antek, wiesz? Natomiast dopóki ktokolwiek z nich będzie zagrażał któremukolwiek z nas, jeżeli mogę coś dodać, to jeżeli ktokolwiek miałby pomóc jakiemukolwiek tancerzowi, dobrze, zagina mi się wyobraźnia, ale wychodzę poza moją strefę komfortu. Jeżeli ktokolwiek miałby to kiedykolwiek zrobić, to widzę to tylko ty. Bo nie wiem, czy znam jakiegokolwiek innego garu, który miałby podobne do twojego podejście. Hej, hej, razem żeśmy jednego zasiekali po drodze. To nie jest tak, że wiesz, coś z nimi tulić i głaskać. To są potwory, ale zawsze gdzieś jednak po tym wszystkim myślę sobie... Koda. Wiesz, to nie jest tak, że w każdym mieście mieszka 2 miliony wilkołaków, nie? Każdy wilkołak, który ginie, to jest ten wilkołak mniej. Każdy tancerz, który ginie? To jest jeden był kiedyś wilkołakiem. Był kiedyś taki jak ja, ty, była Anastazja. I ja wiem, że on umiera, czy ona umiera w momencie, w którym staje się tancerzem, tancerzem spirali, że dla nas umiera. Już jest tylko wrogiem. I... Nie wiem. Nie wiem, czy potrafię teraz... to wierzyć, ale... To nas właśnie wyprowadziło z otchłani. I to dlatego ty nas tym prowadziłeś. Dobra, koniec tej gadki, bo zaraz pogasimy to ognisko, które czymy radę. Dawaj łapy. Biorę za ręce i ruszam w stronę ognia, który notabene też jest jedną z tych rzeczy, które wywołują, w sensie, które mają, które sprawiają, że wilkołaki dostają prawdziwe obrażenia, tak? Tak. Ale tyle. Więc to nie jest najbardziej naturalny proces. To właśnie. Dokładnie w przeciągu ostatnich, trudno to powiedzieć, minut, godzin, dni, już coraz mniej jest rzeczy, które mogłyby ciebie zdziwić. Tak. Zbliżacie się do ognia. Płynny step, że ognie nie wygląda tak źle. Coś w tym jest. Prawda? Nie oparzycie się. To światło jest znowu początkiem jakby dziwnej drogi. To światło nagle jest pod waszymi stopami. To jest ścieżką prowadzącą przez otchłanie kosmosu, malowane wizjami emocji najróżniejszych dziwnych istot. To podróż przez kosmos dużo bardziej kolorystyczny niż naukowcy byliby w stanie sobie opisać. Mijać całe plamy barw, które mówią wam o różnych emocjach. Macie wrażenie, że pomimo tego, że wasze nogi się nie poruszają, przemierzacie miliony kilometrów w ułamku sekundy. Czujecie podmuch wiatru,
takiego ciepłego, rozbijającego się po waszym ciele. I ta podróż jest bardzo trudna do określenia, czy ona trwa 5 minut, 5 godzin, 5 dni. Nie jest nużąca, nie jest zła, nie jest dobra. Jest czymś, co na pewno duchowo was bardzo wynosi. Przemierzając najdziwniejsze otchłanie kosmosu, które są tak niedookreślone, że od razu zanikają z waszej pamięci, zbliżacie się do miejsca, o którym słyszeliście. Do miejsca, które wielokrotnie widzieliście w filmach. Do miejsca, w którym raczej nikt z was jako Gwaru nie był, chociaż Pat na pewno doskonale dużo słyszał o tym miejscu z ust swoich duchowych przodków. To najprawdopodobniej księżyc z jego duchowej manifestacji. Tak jak doskonale wiecie, że w środkowej umbrze znajdują się królestwa, wymiar eteralny jest swoistym odbiciem znanych nam planet, tak? Każda z nich ma jakąś swoją przepotężną duchową emanację. Tak samo i tutaj dolatujecie do chyba duchowego księżyca. Luny, Sokty, Febe. Jakby jej nie określać, jakby jej nie definiować. Zbliżacie się. Ona się manifestuje w kształcie, powiedzmy, ludzkim, czy to jest bardziej jakiś inny rodzaj wizji? To jest srebrny glob, do którego się po prostu zbliżacie, który nie jest już białą kropką, który nie jest okrągłą plamą, ale który zaczyna przesłaniać wam cały wasz widnokrąg, na którym nagle lądujecie. Powoli. Natomiast z całą pewnością nie jesteście tutaj sami. Z całą pewnością wasze przybycie wzbudziło czyjąś uwagę. Kogoś, kto jest tutaj strażnikiem. Dostrzegacie przed sobą gdzieś w oddali olbrzymi srebrny pałac. Ale nie możecie skupić się na jego szczegółach, ponieważ w waszą stronę powolnym, ale równomiernym krokiem zbliża się olbrzymi posąg. Olbrzymi, żywy, srebrny posąg. Jakby ktoś animował jakiegoś wielkiego golema, nie wiem jak to nawet opisać. Istota ta zatrzymuje się przed wami, góruje nad wami. Jesteście pewni, że gdybyście przyjęli formę Krynos, w tej chwili byście byli od niej wielokrotnie mniejsi. Spogląda na was i zaczyna do was przemawiać. Jam jest Epimoirą, strażnik bogini przeznaczenia, tej, która jest jednym z obliczy Wielkiej Luny. Wstępujecie do pałacu mojej pani, który znajduje się w Królestwie Eteralnym. Ode mnie zależy, czy pozwolę wam przejść dalej. Tylko godni mogą tu przebywać. Tylko czyści
mogą przejść dalej. Tylko błogosławieni będą mogli opuścić to miejsce. Czy jesteście godni? Czy w waszych duszach panuje czystość? Czy Moira was pobłogosławi? Raz na stulecie przybywa tu Watacha godna sprostać tymże wymogom. Nić przeznaczenia wymaga jednak ofiary. Hołdu, który uświęci tę ziemię i nasyci jej ducha. Jeśli jesteście gotowi na poświęcenie, uklęknijcie zatem, a odbiorę trybut należny mojej pani. Rzeczony strażnik zamarł, oczekując waszej reakcji. Ja patrzę na Alfę. Przyklękam. Przyklękam za nią. Pat? Pat ma moment zawahania. Patrzy przez chwilę w oczy tej istoty. Nawet jakby widząc gest swoich towarzyszy. Najpierw skłania głowę, a potem zgina kolana. W rękach Epi Byrona manifestuje się nagle niewidoczna srebrna włócznia. No, w jego ręku wygląda jak włócznia. Dla was to jest coś, co nikt z was nie byłby w stanie podnieść, złapać. Obniża jej ostrze, które spokojnie ma co najmniej 2-3 metry długości. To ostrze znajduje się przed wami. Jest wykonane z czystego księżycowego srebra. To metal niewystępujący na ziemi, a mający jeszcze głębsze znaczenie w rytuałach Garu, ale bardzo rzadki, bardzo znany, stąd też nie będziemy teraz poruszać dygresji z nim związanych. Prawda jest taka, że każdy z was nagle poczuł ciepło. Ciepło na wysokości swojego serca. Kiedy spoglądacie na swoją klatkę piersiową, widzicie, jak srebrny blask emanuje z waszej piersi. Spod ubrania da się dostrzec symbol, który do tej pory widzieliście jeden raz. W lustrze, w Nowym Edenie. Tak, Noemi, jeszcze widziałaś go później w księdze, tak? Jednej tych tam, które przeglądałaś w bibliotece Nowego Edenu. Ten znak, który wtedy stwierdziłaś na głos, że to jest symbol Moiry. Epi Moiron, czyli strażnik Moiry, obniża swoje ostrze wpierw przed siostrą burzy, która jest Alfą. Dotyka delikatnym musnięciem właśnie tego twojego stygmatu. Poczułeś na chwilę przeszywające takie stężenie, taki krótki ból, takie szarpnięcie, jakby coś ci na chwilę odebrano, ale jednocześnie sprawdzano, czy jesteś godna. Po chwili takie samo uczucie poczuł Antek, mały brat Trepko. Znowu Epimoiron wskazał jego włócznią, dotknął, targnęło tobą, zawyło, ale nie było w tym niczego złego, strachliwego. I w końcu słyszący pieśń padł, włócznia skierowała się w twoją stronę.
to, co nieuniknione, miało również miejsce. Cały czas w twojej głowie dudnią te słowa, czy jestem marionetką, czy to wszystko ma sens. Ta wątpliwość, którą się podzieliłeś. Ból rozbił tą myśl. Każdy z was traci permanentny punkt gnozy. Żywot został przelany, ofiara została spełniona. Serce wasze, czyste, nieskalane, żniem godne, są na spotkanie z panią przeznaczenia. Kiedy wejdziecie i staniecie przed jej obliczem, pamiętajcie, że rozmawiacie z boginią. Ważcie swe słowa i sądy. Ona widzi zarówno to, co miało miejsce, jak i to, co ma nastąpić. Jeśli będzie łaskawa, pozwoli wam zadać jej jedno pytanie od każdej osoby, na które odpowie w zgodzie z prawdą. Niezależnie od tego, czy odpowiedź będzie dla was satysfakcjonująca, okażcie jej wdzięczność i pokłon i opuśćcie ten pałac, by nigdy więcej do niego nie wrócić. Takie jest przeznaczenie. Tak głosi proroctwo. Epimojron zamarł. Włócznia zniknęła w jego ręku. Po chwili odwrócił się i z taką samą dynamiką, jaką wcześniej, oddalił się w stronę pałacu, by stanąć tuż przed wejściem do niego jako jego święty strażnik. Przed waszymi oczami znajduje się kolosalny pałac wykonany ze srebra. To dziesiątki iglic uderzających w górę, w bezkres kosmosu, z jedną oczywiście największą. Dostrzegacie wiele najróżniejszych duchów, lunaków tutaj bytujących, przemieszczających się. Ale chyba dociera do was powoli, w którym jesteście miejscu. Rozglądam się. W sumie jednocześnie trochę jak we śnie, a trochę jak na jawie, bo miejsce jest totalnie nierealne, ale jednak jestem tutaj, jesteśmy tutaj. Przyglądam się tym duchom, które raz my mijamy, raz one nas mijają. Nie zwracają na was w ogóle uwagi. To znaczy ja też zwracam na nie uwagę, nie że nie zwracam, tylko przyglądam się im wręcz zaciekawiona. Oczywiście nie starając się być nachalna, ale nie potrafię powstrzymać jakby swoich odruchów, bo to jest coś niesamowitego. I patrzę najpierw na Pata, potem na Antka. Słyszeliście, co on powiedział, nie? Że jeżeli Luna będzie łaskawa, to każdy z nas będzie mógł zadać jedno pytanie. Moira. Może warto się nad nimi zastanowić już teraz? Zaczynaje mi, że
Trudno moją ciekawość zamknąć w jednym pytaniu. Będzie to wyzwanie. Właśnie dlatego pomyślałam o tym już teraz, że może warto to zastanowić się nad tym, jakoś tak ubrać to w słowa. Bo na przykład ja jestem cały czas niezmiernie ciekawa, co to za przepowiednia i co to za wataha, w sensie, którą okazało się nagle, że jesteśmy. I właściwie tak do końca to właściwie nie wiem, co tutaj robimy. Tak do końca. Ale nie wiem, czy chcę marnować swoje pytanie na tego typu rozterki, więc jeżeli macie jakieś inne, to ja chętnie posłucham. No, słucham was. Jestem... jesteśmy tutaj wysłani przez kogoś i uważam, że powinniśmy się dowiedzieć, jak można ochronić Lipowy Jar. Mhm. To będzie moje pytanie. Super. Pat, jeżeli masz więcej pytań niż jedno, to ja jestem tutaj bez pytania, więc zawsze możesz mi jedno swoje sprzedać. Po prostu będziesz musiał później oddać kanapkę podczas lunchu z jakiego, nie? Wymiana. Taką dobrą kanapkę, jak robisz. Sami. Też pytanie to wieczne proroctwo jest całkiem dobre. Jakąkolwiek drogę chcą nas przejść wprost na przeznaczenie, lepiej o niej wiedzieć. No to jeszcze jedno. Ma po prostu jedno, taką pustkę w głowie. Pozwólcie, że będzie dla was zaskoczenie, dobrze? Dobrze, tylko obiecaj mi, że to będzie jedno pytanie, okej? Okay? I'll do my best. Alright. No to siup, w sensie jakby to nie tak, że stanęliśmy i ten, tylko tak sobie raczej spacerkiem, może trochę zwolniliśmy podczas tej rozmowy, ale no idziemy do przodu tą ścieżką, która wiedzie do tego budynku z iglicami strzelającymi w niebo. Faktycznie odległość, która dla Epimajorona była odległością kilkunastu kroków, wam zajęła dużo dłużej czasu do przebycia. Nie pozwoliło wam to na namysł nad tym, co was czeka, jakie pytania można zadać. Zbliżacie się do drzwi. To kolosalne wrota. One mają kształt księżyca jako okręgu. Doskonale widać, że są zaciemnione dokładnie w takim stopniu, jaka jest teraz faza na Ziemi. Czyli mamy tutaj cały czas do czynienia z Teurgiem. Okej. Okej, dobrze. Dotykając drzwi, patrząc na tego olbrzyma, Epimoiron w ogóle nie reaguje, stoi jak głaz, którego w tej chwili żadna siła nie animuje. Dotykając drzwi, one delikatnie się uchylają, tak jakby w jednym stopniu ten sierp się uchyla, w drugim stopniu ta zasłaniająca resztę księżyca ciemność, ten cień. Przed wami schody, które idą w górę bezpośrednio. Są ich setki, może tysiące. Przypominają w takim pierwszym skojarzeniu molo, tylko które nie jest, prawda, poziome,
i którego kolejne kondygnacje wspierają się w górę. Mm. Chyba tędy wasza droga będzie. Patrzę na Pata, znowu patrzę na Antka. Okej, okay. To będzie... Zawsze tam, gdzie ty. Pewnie będzie po ramieniu. Bardzo mi miło. Moja wiedza umrze. Skończyła się jakieś 13 królestw temu, więc... A droga jedzie w przód i w przód. Zgadza się. A my za nią. Zgadza się. Wchodzicie po tych schodach. No, gdyby fizycznie było to dla was drogą, to na pewno byście się bardzo, bardzo zmęczyli. Natomiast ta podróż ma wymiar duchowy. Nie sposób liczyć tych schodów. Z całą pewnością jako Wataha macie to przeświadczenie, że z każdym kolejnym krokiem jesteście silniejsi waszą wspólną mocą. W wielu miejscach odchodzą od tych schodów kolejne dróżki, kolejne jakby drzwi, ale nie otwieracie ich, nie dotykacie, nie odwracacie się w ich stronę, bo czujecie, że to nie tutaj, nie teraz. Schody robią się coraz węższe. Patrząc w bok, tak jakby w ogóle ten budynek nie istniał, znajdujecie się wysoko nad powierzchnią majestatycznego srebrnego globu. Ale mając świadomość celu swojej podróży, idziecie dalej w górę. To znaczy, ja się staram nie rozglądać za mocno, jak jesteśmy tak wysoko. Ale wiem, więc tak, idę do przodu. Pamiętam, że masz lęk przed wysokością. Nie lubię wysokości, Natomiast lubię wysokości. To nie jest tak, jak to opisywałem w wielu innych momentach, że jesteś, nie wiem, stoisz w pustce nad wielką przepaścią. Nie, nie. Po prostu idziesz, ale to jest taka jak koincydencja zdarzeń, tu jest koincydencja miejsc i wymiarów, tak? Możesz patrzeć, gdzie się znajdujesz, będąc zupełnie gdzie indziej. To kolejny przykład, że w świecie duchów nasze ludzkie spojrzenie, nasze ludzkie wymiary tracą absolutnie swój sens. Tego się nie da po prostu w żaden sposób bezpośrednio przekazać. I w pewnym momencie rzeczywiście docieracie do czegoś, co możecie uznać, że to jest waszym celem. Tak? Droga rzeczywiście wjedzie dalej wprost w górę, ale coś wam podpowiada, że nie. Że teraz tutaj w prawo trzeba skręcić. Chyba idziemy za instynktem. Instynkt waszą drogą. Czyli skręcamy w prawo. Tak. I zanikają wszystkie te schody. Przed wami wielka, ciemna sala. Właśnie do której wyszliście. Sala, która jest zbudowana z marmuru. Na środku jej znajduje się olbrzymi staw. Pływają sobie po nią różne srebrne, białe, oświecające łabędzie. Gdzieniegdzie wyrastają różne drzewa, kwiaty, delikatną iluminacją oświetlające tą salę. W głębi, jakby w powietrzu dosłownie, wisi łódź, na której siedzi wysoka, szczupła kobieta, skryta za srebrnym materiałem. Jakby była tym materiałem w ogóle cała okryta, trudno to powiedzieć. To nie jest jakaś część ubrania, tak? Rozglądając się po tym miejscu, nie widać tutaj jego granic.
Widać co najwyżej, gdzieniegdzie, elementy różnych kultur, różnej architektury, jakby wplecione, tak, tu w kolumnę, tutaj w kawałek ściany. Jakby to miejsce było zupełnie oderwane od czasu i przestrzeni. I w tym stawiku, tym jeziorku, które wam opisywałem, cały czas, niczym wystrzały fajerwerków, widać setki tysięcy najróżniejszych małych srebrnych duszków, które poruszają się, wystrzeliwują jakby chaotyczny ruch. Ale teraz również dostrzegacie, że z boku tego ta woda cały czas nieustannie wypływa. Jak ona spływa gdzieś w nieskończoną przepaść w dół, jakby zmieniała się w nicie, z których stworzony jest gobelin tego świata. Z całą pewnością jest to tylko i wyłącznie jedna osoba. Ta olśniewiająca kobieta. Tak, Naomi? Te widoki po poprzednich to jest jak miód na serce. Jakoś tak to brak poczucia zagrożenia i wyjście z tej ciemności metaforycznie i dosłownie jest czymś niesamowicie przyjemnym, więc rozglądam się raz zaciekawiona, a dwa, że po prostu zachwycona tym, jak piękne jest to miejsce. Odchodzimy chyba wszyscy tak mniej więcej bliżej tego, tej łodzi, która unosi się w powietrzu. I klękam, od razu klękam na jedno kolano. Zerkam na chłopaków. Ja jestem przy twoim boku. Co czuje Antek? Ja mówię, ja klękam przy boku Naomi, tak? Mhm. Ja pytam, co czuję? Ach. Wiesz co? Ja bardzo wiele razy stawałem twarzą w twarz z tymi, którzy byli ode mnie ważniejsi. Najczęściej się po prostu czuli ważniejsi i czuli się bardziej istotni, ale to jest jeden z tych bardzo nielicznych razy w moim życiu, kiedy zamiast pomyśleć sobie jakiś mniej czy bardziej ironiczny komentarz na ich temat, no to tutaj mam takie wrażenie, że jednak jestem w miejscu, do którego wielu żyć by nie starczyło, żeby znaleźć się tutaj ponownie i myślę sobie, że mamy szansę teraz zrobić coś naprawdę dobrego, jeżeli tego nie spieprzymy. Ale myślę sobie, że jak jestem tutaj razem z Naomi i Spad, to damy radę. Pat, a co w twojej głowie? Pat na początku staje jeszcze obok Naomi, bierze taki głęboki wdech w swoje nozdrza. Jak to miejsce pachnie? Co mu ten zapach przychodzi na myśl? Zapach tego miejsca nie ma jakiegoś odpowiednika, ekwiwalentu w świecie doczesnym, tak? On trochę przypomina moment, kiedy uczestniczyłeś wiele razy w rytuale otwarcia księżycowego mostu. To byłoby chyba takie pierwsze skojarzenie. Takie wypełnione jakimś ozonem powietrze, takie eteryczne, nasycone waszą energią. To coś tego typu by tutaj podobnie można odczuć. Jeszcze delikatny uśmiech maluje się na twarzy Pata, po czym też przypęka na jedno kolano obok Naomi. Nie podnosząc głowy, pani, jesteśmy
Jesteśmy watahą, która przyszła znaleźć odpowiedzi na różne pytania, które na naszej drodze się pojawiły. Jesteśmy urzeczeni i zachwyceni pięknem tego królestwa i twoim. I będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zechcesz z nami porozmawiać, nawet jeżeli tylko przez chwilę. Ta zawieszona w powietrzu łódź powolnym, żadną widoczną siłą, ruchem przekręciła się w waszą stronę. Dostrzegacie twarz boskiej istoty Moiry, pani przeznaczenia, która jest potężną inkarną, jednym z obliczy samej Luny. Nie patrzy prosto w wasze oczy, patrzy gdzieś obok. Wiedziałam, że dziś przybędziecie. Witajcie w moim domu. Dawno temu wybrałam was. Cieszę się, że droga, która była waszą udziałem, finalnie pozwoliła wam się tu pojawić. Kłaniam tylko głębiej głowę. Mogę poświęcić wam chwilę rozmowy. Tylko dlatego, że jesteście moimi wybrańcami. Co trapi wasze serca? Delikatnie szturcham Antka, tak na zasadzie właściwie wyciągam rękę i dotykam kolana, czy cokolwiek ma obok. Pani, tak jak już wspomniała nasza Alfa, jesteśmy wdzięczni, jednocześnie przytłoczeni możliwością bycia w twojej obecności. Wybacz, jeżeli zrobimy coś niemądrego, ale to kwestia chwili emocji. Przechodzimy z problemem. Garn, który mamy ochraniać, znajduje się w niebezpieczeństwie i nie wiemy, dlaczego tak jest i jak mu pomóc. Czy możesz nam wskazać ścieżkę, która pozwoli nam dojść do momentu, w którym Karn i jego wszystkie wilki będą bezpieczne? Pytanie, które zadałeś, mały bracie, jest pytaniem, na które nie mogę ci odpowiedzieć wprost. Prawda jednak jest taka, że to, co was nurtuje, można dostrzec w niciach przeznaczenia. Wystawia rękę, pochyla się, delikatnie muska powierzchnię wody. Przed waszymi oczami, widziane jakby z góry, z lotu ptaka, pierwszy moment. Scena, kiedy wychodzicie z domku. Kiedy mijacie tych getów, którzy wychodzą do lasu. Kiedy witacie się z mistrzem wyzwań, który was prowadził.
chwili druga scena, jakby zerwana, kiedy nieznany wiatr zmarszczył powierzchnię wody i znowu ona się wyklarowała. Widzicie was zanikających w odmętach jeziora głębi nocy. Znowu ten powiew i widać, no właśnie, widać. Widać twarz. Mężczyzna po 40 w srebrnej, źle powiedziałem, w białej koszuli, w białym garniturze, wąsy, broda, pewny siebie wzrok. Ta biel jego stroju całkowicie nie pasuje do istot, które go otaczają. Kilkudziesięciu tancerzy czarnej spirali, najbardziej powykręcanych, podeformowanych, dziesiątek fomorów uzbrojonych w najróżniejszą broń, do materializujących się z mur, i ta cała armia biegnie w stronę Kaernu, rzucając się na znane wam postacie broniące go. Widzicie tych retalonów, którzy rzucają się do obrony, widzicie mistrza wyzwań, widzicie przywódcę szczepu. Każdy z nich walczy jak najlepiej może, ale po osamotnieniu przeciwko tak miażdżącej sile nie są w stanie sobie poradzić. Widzicie, jak ten, który ubrany w tym białym stroju, powoli idzie. Dobiegają do niego tancerze w zdeformowanych formach, wskazują mu głowę, odciętą głowę przywódcy szczepu. Hierofancie, zobacz, mamy dla ciebie dar. A on bierze tą głowę, polizał ją. Mało. I odrzuca. Kiedy ją odrzuca, widzicie, że to pada gdzieś przy ciele jednego z obrońców, u którego na nieruchomej już ręce, na elektronicznym zegarku wyświetla się data 10 maja 2019 roku. I na tym kończy się ta wizja. Dziękujemy. Dziękujemy pani. Zerkam na Antka. Ja patrzę na ciebie takim wzrokiem typu... Czy jeszcze coś was nurtuje? Mój przyjaciel, pani, ma marzenie. Marzenie piękne i szlachetne w swojej naturze. Czy możesz nam objawić,
czy kogokolwiek z tęcerzy z czarnej spirali da się uzdrowić. Jeśli tak, to jaka ku temu wiedzie droga? Piękne marzenie. Naprawdę piękne. Mówi, znowu wychyla rękę. Znowu dotyka lustrowody. Jakaś wizja z przyszłości. Jacyś garu. Bo widać tu różne formy, zarówno krynasy, homidy, lupusy. Biali. Pomalowani różną niebieską farbą, jakimś barwnikiem, różne znaki, piktogramy na twarzy. Tańczą przed wielkim, rozpalonym ogniem. Dostrzegacie teraz gdzieniegdzie znaki, które może nie są takie proste do odczytania, ale sądzę, że każdy z was mógł się z nimi kiedyś spotkać. To znak białych wyjców. Tańczą, śpiewają, inkantują. Ta ich pieśń jest coraz bardziej szybka, coraz bardziej dynamiczna, coraz bardziej intensywna, coraz bardziej agresywna, coraz bardziej zatapiająca się w ich umysłach. Te wymawiane przez nich słowa są coraz szybsze, coraz bardziej bezpamiętne. Są szaleńcze. Zaczynają tańczyć, poruszać się. Wtedy ta rzeczywistość, w której się znajdują, załamuje się i gdzieś ich zaczyna głęboko, głęboko przenosić. Czujecie przez chwilę taki odór smrodu żmija, takiego odór, który, mówiąc metaforycznie, a zwłaszcza w środku wykręca. Malfeas, być może, czyli serce wymiaru żmija w głębokiej umbrze. Kiedy ta muzyka, te inkantacje się uspokajają i ponownie ich widać, to już nie są ci sami. W ich oczach jest szaleństwo, ich oczy są czerwone. Przywraca wam się to, co mówił dzisiaj Antek, tak? Tancerze, nie czarnej spirali, ale chciał powiedzieć wręcz czerwonej przez właśnie te wściekłe, szaleńcze ślepia. I później dostrzegacie jeszcze wiele różnych scen, jak te istoty w późniejszych epokach walczą z innymi garu, czasem wygrywając, czasem przegrywając. Widzicie Antka. Dużo starszego. Tak na oko, grubo ponad 50. Pochyla się, dalibyście sobie odciąć głowę nad tą tancerką, którą widzieliście uwięzioną w Nowym Edenie. Tam w więzieniu, ta, która wam tak złorzeczyła. Ona jest przywiązana do jakiegoś stołu, ma na sobie jakieś takie pętle z jakimiś znakami. Obok jest Pat, dużo, dużo starszy, który znowu inkantuje coś, co mają uspokajać. Trzyma w rękach gałęzie jakichś ziół, nad jej oczami, cały czas pod nosem wypowiada jakieś słowa. Noemi z boku staje, taka skonfudowana, taka nie wiedząc właściwie, jak powinna sobie z tym wszystkim poradzić. Ale widać, że jest w postaci glabro, więc jest przygotowana do tego, co się może wydarzyć. I nagle, tak jakby ten tancerz ogłupiały, opóźniony, zamroczony,
On nagle jakby wyrywa się z tego wszystkiego. Jest cholernie szybki, jest tak szybki jak nigdy czegoś, co widzieliście. On rozrywa te więzy, które go spętają. Przyjmuje tą swoją potworną postać Krynos, rozrywając szyję Patowi i wgryzając się w Karkantka. Noemi dopiero po chwili zmienia swoją formę, ale jest już za późno i o tym wiecie. Wizja się rozmywa. Miałeś rację, synu. Piękne marzenie. Moja kolejna delikatne szturchnięcie Noemi. Co możemy zrobić, żeby powstrzymać atak tancerzy na Lipowy Jar? Znowu ręką dotyka tafli wody. Dostrzegacie tego chyba przywódcę tych tancerzy. Tego ubranego w ten biały garnitur. Kierofanta. Tego dokładnie, na którego jeden z jego popleczników zwrócił się do niego. Hierofancie. Siedzi on spokojny nad zielonym płomieniem, bardzo nienaturalnym. Pat, słyszałeś o tym? Bellfire, taki przeklęty ogień, taki żywioł żmija. Rozmawia z trzema innymi tancerzami. To zapewne alfy innych batach. Słychać pojedyncze słowa, ich usta się ruszają, ale tak jakby tylko niektóre wyrwane z kontekstu słowa były możliwe przez was do usłyszenia. 9 maja to na pewno usłyszeliście. Usłyszeliście kolejną w pobliżu wsi Gryki. Kolejne słowa. Za wszelką cenę. Tu widać tą twarz Hierofanta. Za wszelką cenę. Dostać tam za wszelką cenę. Musimy uwolnić tyle z mury, ile się da. Bo doskonale wiem, że moje proroctwo doprowadzi do ostatecznego upadku jednorożca. Czerwona gwiazda żmija jest widoczna. Koniec jest już tak bliski, jak nigdy dla naszych poprzedników nie był.
zielony smok miał rację. To tak, jakbyśmy byli marionetkami. To się zaraz dopełnić musi. I znowu rozmycie. No, szarpnęło mną, nie powiem, w sensie, że szarpnęło mną wewnętrznie, jak zobaczyłam tę wizję, a szczególnie tę ostatnią. Mimo wszystko jakby w pierwszej kolejności myślę o tym, co należy zrobić w tym momencie, a należy podziękować, więc dziękujemy ci pani za objawienie nam przyszłości. I za to, że mogliśmy dostąpić łaski oglądania cię tutaj. Jeżeli to nie jest zbyt śmiałe, to chcę prosić w imieniu naszej Watahy o błogosławieństwo na te najbliższe dni i wydarzenia. Nici przeznaczenia splątają się w sposób niezrozumiały dla żywych istot. To, co miało się wydarzyć, to, co się wydarzy, z jednej strony jest wynikiem woli, z drugiej strony wiedzy. Dlatego mówiąc waszym językiem, ciekawa jestem, gdzie dalej postąpią wasze kroki. Chociaż przecież już to wiem. Odetchnijcie w moim ogrodzie. Zbierzcie siły. Podejmijcie decyzję. A kiedy już będziecie gotowi powrócić do siebie, wyraźcie tego wolę. Błogosławię was. Zgadam głowę niżej. Dzięki, o pani. Dodam wam sił, kiedy przyjdzie tego czas. Ja podnoszę lekko wzrok, jeszcze na nią patrzę i mówię: daj nam nadzieję, bo wszystko, co tutaj zobaczyliśmy, napawa jednak lękiem i przerażeniem i nieuchronną zagładą. Daj nam nadzieję, siłę znajdziemy. Pani, pochylam głowę. Spojrzała na ciebie. Wprost. Jest to pierwsze jej spojrzenie, bo nie skrzyżowała do tej pory z nikim z was wzroku. Po czym jej łódź delikatnie odwróciła się i powolnie odpłynęła w inną stronę tego pomieszczenia. A otaczająca was rzeczywistość zmieniła się w scenerię ogrodu. No i znajdujecie się w księżycowym ogrodzie Luny, Moiry, Febe. Miejscu, które jest tak przepiękne, tak olśniewające, że opowiem o nim dopiero na następnym naszym spotkaniu. Dziękuję wam, widzowie, dziękuję wam, gracze. Do zobaczenia w naszym wielkim finale, bo wszystko to, co jest dobre i przeznaczone,
kiedyś niestety musi się zakończyć, jak mówią słowa proroctwa. Do zobaczenia.